I oczywiście ma te wszystkie kieszonki ze wszystkich stron. No i ding-dongi. Światło. Zwierzęcy odcinek mam tak. Lwa na kolczykach, panterę na sobie i tygrysa w dłoni. Kolejne zakupy, które Wam pokażę, to będą trochę, trzymając się terminologii zwierząt, na jedno kopyto. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowlog. Dzisiejszy odcinek będzie tylko na jeden temat. Będzie cały o targach Wool Fashion, o edycji wiosennej 2024. W tym odcinku pokażę Wam materiał, jaki nagrałam tam na targach. No, może materiał to za dużo powiedziane, ale nagrałam trochę filmów, trochę zdjęć zrobiłam, zwłaszcza ze stoisk, które mnie szczególnie interesowały, nie ze wszystkich stoisk. Po materiale pokażę Wam, co kupiłam i na koniec opowiem o plusach i minusach tych targów, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Zapraszam Was teraz na materiał z targów. 2 tygodnie temu wstałam o świcie i pendolino pojechałam do Warszawy na targi Wool Fashion. Drogę umilała mi chusta od Sis Homemade. Tutaj widzicie, jak już dojeżdżałam i mijałam wejście do Wool Fashion i tego jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będę musiała obejść cały stadion pieszo, bo wysiądę nie z tej strony. Więc nie tylko przeszłam się na spacer wokół stadionu, ale zwiedziłam też stację metra i stację kolejki miejskiej stadion. Lokalizacja od samego początku robiła wrażenie, dlatego że wchodziło się takim korytarzem, gdzie były zdjęcia różnych gwiazd sportu i szło się czerwonym dywanem, także jak na Oscary. Pierwszym stoiskiem, które wpadło mi w oko i bardzo dobrze, że się na nim zatrzymałam, to było stoisko marki Urt Yarns, gdzie kupiłam sobie skarpetki tygryski i dobrze zrobiłam, bo przy kolejnej rundzie okazało się, że skarpetek tygrysków już nie było, zostały tylko zebry. Poza tym firma miała jakieś tam włóczki, ale ja byłam skoncentrowana konkretnie na skarpetkach, chociaż nie powiem, bo ten żółty ręka mi się wyciągnęła. Zabieram Was na stoisko marki Die Die Dan. Zobaczcie na te udzierki, misternie zrobione, piękne, idealne wręcz. Nie wiem, czy ja kiedyś dojdę do takiej perfekcji. Tutaj mamy ścianę z różnymi włóczkami od Die Die Dan. O, a teraz uwaga, promocja. Jaka Deluxe, 50% Merino, 50% jak, 50 gramów za 50 zł. A tutaj mamy Pure Merino za 75 zł, 100 gramów. Die Die Dan jest jedną z tych firm, które na targach mają niższe ceny niż zazwyczaj w sklepie internetowym. A na tym zdjęciu widać, jaki komfort zakupów można mieć po godzinie 16 na targach. Zabieram Was teraz na przegląd stoiska Miss Nicki. Na początku po godzinie 11 musiałam oglądać świat zza krat, czyli oglądałam stoisko od tyłu, że tak powiem. W środku są klientki, a ja sobie chodzę i zaglądam i macam przez kraty, dlatego że było tyle ludzi, że nawet dobrze zrobiłam, że potem wróciłam jeszcze raz w późnych godzinach popołudniowych i miałam okazję dotknąć wszystkiego własnymi rękoma. Także zaliczam powrót jeszcze raz na stoisko Miss Nicki. Wprawdzie asortymentu jest już dużo mniej i przed Wami gwiazda chyba tych targów, czyli włóczka 50-50, którą kupiłam koleżance. I to jest 100 gramów luksusu, gdyż to jest 50% merino i 50% jedwab. Motek jest tak niesamowicie miękki. Według mnie to była gwiazda tych targów. Ja tam nie dotykałam niczego bardziej delikatnego. Idę sobie po tym stoisku. To, co szczególnie mnie interesuje, to kolory. Miss Nicki ma niesamowite farbowanie. Ja nawet nie lubię granatowego. Zobaczcie, a ręka już mi pod granatowy wychodzi. No spójrzcie tylko na to bogactwo kolorów, na te farbowania. O, proszę. Znowu ja na niebieski. Ja nawet nie lubię niebieskiego i co? I już w łapce meteczkę. W ogóle na tej ścianie było najwięcej ciekawych kolorów. Oprócz brązowych, pomarańczowych, żółtych było też kilka zielonych, więc nic dziwnego, że najdłużej stałam przy tej ściance i najdłużej nagrywałam. Wszystkie te kolory mi się podobały. Nawet granatowy. Zobaczcie, jak oglądam ochoczo. O, a tu jest pudło z przecenami. Przepraszam za taki chaotyczny film, ale to było nagranie, które robiłam właśnie dla rzeczonej koleżanki Gosi, której kupiłam właśnie ten biało-fioletowy motek.
50-50, czyli 50% merino, 50% jedwab w pudle z przecenami. Ja to oczywiście jadę na targi, gdzie są drogie włóczki, kupuję bilet za 30 zł, a potem co? A potem grzebię po przecenach. To jestem cała ja właśnie. Tutaj mamy różne motki z końcówek kolekcji, prawdopodobnie ostatnie motki z takim farbowaniem. I to jest filmik, który ja nagrywałam, żeby pokazać koleżance, co jej kupić. W związku z tym pokazuję wszystkie ceny, wszystkie składy i ostatecznie koleżanka zdecydowała się na. Tu słynne skarpetki pisanki, na które kal trwa jeszcze do końca marca. Kto się nie zapisał, ma jeszcze chwilę czas. Kolejny przystanek, kolejne pudło z wyprzedażami. Przed Wami różne tweedy od firmy Martin's Lab. Pan z Martin's Lab okazał się jednym z sympatyczniejszych sprzedawców na tych targach. Tutaj grzebię w tweetach, bo dostałam specjalne zadanie od koleżanek z Krakowa, znaleźć im jakieś ciekawe tweety. W związku z tym chodziłam po każdym stoisku i fotografowałam tweety. Pan z Martin's Lab był wyjątkowo sympatyczny, jeszcze mi pomagał ryć w tych pudłach. Także wszystko dziewczynom przegrzebałam, obfotografowałam. Bardzo mi się podobał asortyment tego sklepu. Tutaj mamy dwa różne tweedy, jeden w ciapki kolorowe, a drugi w ciapki jakieś takie beżowo insze. Bardzo się cieszę, że będę mogła sobie na targach w Krakowie pogrzebać w tym sklepie tak na spokojnie i wybrać wszystko, co mi się podoba. Przeprowadzam Was teraz przez stoisko Magic Loop. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to takie super cienkie, biało-złote czy kremowo-złote dzianiny, długie do kolan, leciutkie, puchate. Na stoisku były ciekawe rzeczy, na przykład taki uniwersalny tweed, czyli sama nitka z kulkami, które można sobie dodać do dowolnej wełny, żeby sobie zrobić tweed własny. Była też pani ze sklepu Magic Club, która była ubrana w ten sam sweter, na który wzór można było wziąć za darmo wydrukowany. Normalnie ten wzór w sklepie internetowym Magic Club kosztuje 25 zł, ale tam na targach pani z Magic Cluba miała cały stosik wydrukowanych wzorów w papierowej wersji, które można było sobie wziąć za darmo. Przed Wami wolniej, chyba że ktoś to czyta ulniej, ale powiedzmy, że wolniej, czyli polska tatrzańska wełna z barana spod Samiuśkich Tater. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z ostatnich odcinków mówiłam, że nie wiem, czy oni mają jakieś kolory. No to jak widać, mają i to dużo i różnych. Na filmiku widzicie też cennik, niebarwioną można kupić nawet poniżej 20 zł. Natomiast ja oczywiście, jak to ja, oglądałam beże, brązy, pomarańcze. A i oczywiście te rękawiczki. Wzięłam te rękawiczki do rąk i one są tak, słuchajcie, szorstkie, że powiedziałam Państwu, którzy tam sprzedawali, że z tego by można było zrobić taką rękawicę na celulit do szorowania pośladków. Na co oni stwierdzili, że oni już mają pod prysznicem do kąpieli takie masujące rękawice właśnie z tatrzańskiej wełny. Także nie tylko ja wpadłam na ten pomysł. Mieć mi się chce z tego, że myślałam, że oni nie mają kolorów, że będzie tylko biały, szary i brązowy, ewentualnie jakieś odcienie brudnego beżu. I mój absolutny faworyt, oczywiście wyprzedaż, jak to ja. Ten odcinek chyba się będzie nazywał Królowa Wyprzedaży. Słuchajcie, te motki pozwijane są już wycofywane z tej firmy, już nie będą sprzedawane takie pozwijane. W związku z tym te moteczki były po 20 kilka złotych, 29, tak. I były fantastyczne kolory, jasny turkus, ciemny turkus, pomarańczowy, żółty. Na chwilę zabieram Was na stoisko Mania Szydełkuje, gdzie w oko wpadły mi szczególnie takie małe moteczki 25-gramowe moherku. Przed Wami jest granatowo-żółty i taki wiosenny, za chwilę zobaczycie, zielono-różowy. Kupiłam też torbę projektową, a właściwie taki duży worek projektowy bawełniany, który będzie jedną z nagród w rocznym rozdaniu. I standardowo obcykałam też tweedy. Jedna z firm, o których nigdy wcześniej nie słyszałam, to NBK, co jest skrótem od Natural Born Knitters. W swojej ofercie mieli ufarbowanego na wściekłe kolory merynosa.
I to w takim dość solidnym gabarycie, że tak powiem, na bardzo, bardzo duże druty, ale były też moteczki z mniejszej przędzy. Tutaj widzieliście przez chwilę, miałam w dłoni zielonego merynosa i on był bardzo delikatny. Na etykietce nawet miał zadeklarowaną liczbę mikronów. To było 18 chyba i pół. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo miękka przędza. To stoisko było super ciekawe. Totalnie może nie mój obszar zainteresowania, ale to były takie grube poliestrowe miski do wyplatania palcami. I na tym stoisku mieli i dynię, i jakiegoś węża, krokodyla, koce, pledy. To było grube jak mój kciuk, a ja nie mam drobnych dłoni. Ale to był 100% poliester, także totalnie nie mój obszar zainteresowania. Jeszcze rzut oka na przeuroczą ceramikę. Te talerze z owcą, magnesy z kotem, niesamowite rzeczy. Kotki na lodówkę, jeżyki, aniołki, świnki, co kto lubi. Było mnóstwo magnesów, kubeczków i talerzy, przepięknie ręcznie malowanych. Czas na obejrzenie zakupów, bo niektóre rzeczy już zostały przewinięte, więc już nie wyglądają tak pięknie jak w dniu zakupu. Przede wszystkim moherek od Mani i torba projektowa. To są właśnie nagrody do rozdania rocznego. Jedne z nagród, które zbiorę przez rok. Kupiłam też torbę w Panterkę, ale o tym później w filmie i moherki. Zanim zostaną przewinięte, jeszcze Wam pokażę, jak ładnie wyglądały w precelkach. Niedługo potem trafiły na motowidło. I finalnie wyglądają właśnie tak. Dobra, no to jak już obejrzeliście, co było, a nie pokazałam tam wszystkiego, to pokażę Wam teraz, co kupiłam. Dzisiejszy odcinek zdominowany jest przez panterę. I najpierw będzie taka dygresja odnośnie pantery. Panterę i lwa, jeszcze mam takie uwagi. Dlaczego jest zdominowany przez panterę? A to dlatego, że jak poszłam na stoisko, Hanka mi zrobiła, to zobaczyłam taką torbę projektową. Oczywiście nie zamierzałam nic kupować, ale jak zobaczyłam tą panterę, a byłam już porządnie zainfluencowana w temacie panterek przez Jolę Otulamy. I teraz będzie właśnie ta dygresja. Od kiedy Jola nagrała ten film o trendach na 2024 rok i pokazała tam właśnie panterkę. Potem pokazywała na Instagramie proces robienia pantery, to ja coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że to jest ten print dla mnie, że to jest wzór dla mnie i że będę się w tym dobrze czuć. Na potrzeby dzisiejszego odcinka wygrzebałam jedwabną apaszkę, której nie nosiłam chyba z 10 lat albo lepiej, bo nie było mody na panterę, ale teraz jest moda na panterę, więc idealnie się wpasowuje w te trendy. I od kiedy zobaczyłam te filmy i oglądałam proces powstawania kardiganu Joli, to zaczęłam myśleć o tym princie panterkowym coraz poważniej i trafiłam na stoisko Hanka mi zrobiła, gdzie zakupiłam taką oto mini torbę projektową. To jest najmniejszy rozmiar. Gdyby nie te wiszące ding-dongi, a propos, to się dowiedziałam, że to służy do wbijania igieł i trzymania igieł pod ręką. I że podobno osoby, które robią maskotki, to wykorzystują. Także to nie jest takie bezcelowe, tylko to jest poducha na igły. W każdym razie, kupiłam tą najmniejszą torbę. Ona jest w rozmiarze też woreczka projektowego, ale akurat nie było tego printu, niby w zupełności wystarczył woreczek, bo woreczek to jest po prostu taki prostokątny woreczek na górze ze sznureczkiem, płaski i bez tych kieszonek po bokach. Natomiast nie było pantery, więc zdecydowałam się na torbę w tym samym rozmiarze. Ona ma po prostu rączkę do noszenia, takie małe wiaderko do noszenia. I oczywiście ma te wszystkie kieszonki ze wszystkich stron. No i ding-dongi. A dlaczego jeszcze wplątałam w tą historię Jolę Otulamy? A to dlatego, że te stoiska były obok siebie. Stały obok siebie i najpierw kupiłam tą panterkę o te Hanki, czyli nie wiem, czy ta pani. Nie wiem, czy ta pani ma na imię Hanka. Wiem, że ma chyba na imię Anna. No w każdym razie powiedzmy, że ta firma w skrócie nazwie ją Hanką. Więc od Hanki, od firmy Hanki
kupiłam tę torbę. I niedługo potem poszłam na stoisko The Knitting Box, gdzie stała Jola w swoim kardiganie. Tak naprawdę na to stoisko w celach zapoznawczych zaprowadziła mnie Magda, pudel Megi na Instagramie. Podczas tej chwili zapoznania zdołałam obmacać kardigan w panterę. Miałam okazję dotknąć. Byłam zaskoczona, że to jest takie grube jak na jedną nitkę, bo to było zrobione, ten kardigan jest zrobiony z jednej nitki. Odczucie jest jak dwie lub trzy nitki, jak dla mnie przynajmniej. Więc dlatego powiązałam te dwie firmy, ponieważ one stały po sąsiedzku i jak już byłam zaopatrzona w jedną panterę, to zostałam wprowadzona przez Magdę w celach zapoznawczych na stoisko Joli. A powiem wam, że mnie nie jest trudno zainfluencować, wystarczy, że zobaczę coś parę razy. I jak już dotknęłam ten kartikan Joli, to postanowiłam, że kupię sobie ten moherek w panterkę. I wiecie co? Nie ma go w żadnym sklepie. Wszędzie jest wykupiony. Znalazłam trzy sklepy, w Polsce oczywiście, polskie sklepy. Nie szukałam gdzieś tam po Amazonach. I w żadnym nie ma. To czy są inne kolory? Ale nie ma tego takiego właśnie brązowego, nie ma tej brązowej pantery. Są jakieś takie blado kaki, albo blado różowe, albo taka różowa, tu jedna pantera, ale nie ma akurat tej takiej najbardziej naturalnej pantery. W związku z tym na pocieszenie mam torbę i apaszkę, a jeśli chodzi o moher w print pantery, no to będę musiała zaczekać na dostawę. Także to był zakup numer jeden z milionem dygresji, ale to było ważne, bo ta pantera była dla mnie takim tematem przewodnim tych targów. Dobra, no to zaglądamy, co w tej panterze się chowa, a chowa się kolejne zwierzę. Dlatego, że na filmie pokazywałam wam, to było jedno z pierwszych stoisk, które były od wejścia. To była firma Urt Yarns. Znowu ta kamera mi pokazuje taki ten pomarańczowy. No to nie jest aż taki mocno pomarańczowy. To są skarpetki, które tworzą print tygrysa dla odmiany. W ogóle dzisiaj będzie zwierzęcy odcinek. Mam tak lwa na kolczykach, panterę na sobie i tygrysa w dłoni. To są skarpetki, teraz wybaczcie szelesty. Dwa 50-gramowe motki, które tworzą taką samą skarpetę. Znaczy dwie takie same skarpety i to jest dość dużo, bo z tego co widziałam, to wychodzą pod kolanówki z tego. Także na pewno ja sobie zrobię skarpetki. A co z reszty? Pewnie na jakieś fajne żakardy pójdą. Każdy jako na to patrzył, no bo już na kilka spotkań zabierałam te zakupy, już byłam na dwóch spotkaniach dziewiarskich w międzyczasie, przez dwa tygodnie. To dziewczyny patrzyły na mnie, na ten motek jak, no taki jesienny. Ale nie, tym razem to nie jest jesienny motek, tylko to jest zwierzęcy motek. Także mam dwa takie same ciasteczka, które tworzą takie nogi tygrysa. W opakowaniu jest też kod QR do pobrania wzoru, ale oczywiście można zrobić jakiekolwiek. Super mięciutkie są te skarpetki. To jest, już wam mówię, to jest napisane. A dobra, nie jest napisane. Sprawdzę i wam powiem, ale to jest na pewno merino. Sprawdzę i napiszę wam, co to jest. Ale to jest tak miękkie, że to musi być merino, pewnie z jakimś nylonem czy z czymś, ale tego jest 2 razy po 50 gramów na dwie takie same skarpety, czyli łącznie 100 gramów. Miau. Odcinek pod znakiem zwierząt. Kolejne zakupy, które wam pokażę, to będą trochę, trzymając się terminologii zwierząt, na jedno kopyto. Dlatego, że to będą same mohery. I historia z tymi moherami jest taka, że miałam zrobić ten kardigan w bąble. Bubble cardigan, pokażę wam tutaj, przypomnę to, on się pojawił w odcinku z planami na 2024 rok. Będę robić ten cardigan, tylko on miał powstać z trzech, nie z trzech, on miał powstać z takiego moheru, który sobie kupiłam na Yarnfeście we Wrocławiu z firmy 7 Oczek. Tam był taki odcień, to się niby nazywało pomarańczowy, on był bardziej żółty, takiej ładnej, mięciutkiej, uroczej żółci. Trochę jak grejfru. O, to była taka między żółtym a pomarańczowym, taki bardzo blady pomarańczowy, bardziej żółty jak grejpfrut. Jak kupowałam ten moher wtedy we Wrocławiu, to wzięłam trzy motki, trzy precelki, bo miałam zupełnie inny plan na niego, no i to miało wystarczyć. Ale w międzyczasie zobaczyłam ten z tego Rowana i postanowiłam, że zrobię z tego żółtego. Problem był taki, że brakowało mi jeszcze trzech motków. Brakowało mi trzech motków, bo potrzebowałam sześciu. 6 razy 300 gramów. Tak, chyba tak, 300 gramów potrzebowałam. No i pojechałam teraz do tej Warszawy, głównie z myślą,
żeby dokupić te brakujące motki, bo widziałam na stronie, że były. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że tam są chyba tylko dwa motki i one zostały na stronie i ci Państwo nie wzięli tych motków, no bo nie mieli jakby całej kolekcji i powiedzieli, że nie wzięli tego koloru. I wtedy mój plan się rozwalił. Jeszcze jak sobie uświadomiłam, że no, tak czy inaczej będzie mi brakowało 50 gramów, co najmniej dwóch motków moheru, takich 25-gramowych albo jednej pięćdziesiątki, że tych 400 metrów będzie mi brakowało, to uznałam, że sobie dokupię inne mohery i zrobię taki żółto-zielony kardigan przechodzący w różne kolory. Trochę na pocieszenie, a trochę w ramach zmiany planów kupiłam sobie takie oto mohery. To jest z 7 oczek na pocieszenie kolor lime, czyli limonka lub limetka. Nie wiem, czy to jest to samo, szczerze mówiąc. Chyba tak. Bardzo ładny kolor, bardzo mięciutki i bardzo ładnie pasuje do tego poprzedniego, który sobie kupiłam, tego żółtego. Rysia mi tu ryje w torbie. Rysiunia, idź stąd. To jest standardowy taki większy moherek, 50 gramów, 400 metrów. Bardzo ładny kolor, nawet kamera go dobrze oddaje, muszę powiedzieć. I on już nawet wygląda na szorstki przez ten włos, ale on jest dość miękki. Naprawdę jest dość miękki. I wziąłem sobie jeden kolor taki. A potem mi się przypomniało, że jeszcze w domu mam dwa kolory zielonego moheru z Sarnesgar. To Wam pokażę, jak w ogóle wyciągnę te wszystkie. Chyba zrobię taki odcinek, wszystkie moje mohery. I Wam wtedy pokażę wszystkie, jakie mam, bo mam różne. I wtedy sobie pomyślałam, że może zrobię taki a la ombre przechodzący z żółtego w zielony, bo mam jeszcze taki ciemnozielony w domu, więc będzie żółty, ciemnozielony, jasnozielony i jakoś tak będzie przechodzić. Jak sobie tak spacerowałam, to jeszcze weszłam na stoisko Dye Dye Done, które też bardzo lubię. Też ma bardzo miękki ten moherek. Aczkolwiek jak tak porównuję, to chyba ten z 7 oczek jest odrobinę milszy. Odrobinkę. W Dye Dye Done kupiłam silky moher, grey yellow, czyli taki zielono-żółty, taki ziżółty. Też bardzo ładny kolor. Zestawię Wam z tym. I do tego, jak będzie blado-żółty i taki ciemny w kolorze oliwki, to już jest taka oliwka. Ale to jest taka oliwka już zamarynowana. A mam na myśli taką oliwkę, jaka rośnie na drzewach. Taka, no taka ciemna oliwka. To pomyślałam, że będzie super ten kardigan. I jeszcze dopchałam się na stoisko u Kasi między drutami. Dopchałam to jest dobre słowo, bo tam, mimo że było bardzo dużo miejsca, no to niektóre stoiska po prostu cieszyły się taką popularnością, że było tyle ludzi dookoła tego stoiska, że nawet nie bardzo było widać, co tam na nim jest. No i ja wiedziałam, że mimo że podobno zapomnieli jakiegoś baneru czy czegoś, to w ogóle nie przeszkadzało, bo było widać po pierwsze Kasię, po drugie było widać Łukasza, męża Oli, który tam stał i wspierał tą akcję Pomagam Oli. I oczywiście widać było kolejkę i produkty marki Pasquali i Sarnesgar. Więc nic nie przeszkadzało, że nie ma baneru. Można było spokojnie znaleźć to stoisko, zwłaszcza po długiej kolejce. No i ja kupiłam tam moherek Pasquali. Takim pięknym. W ogóle Pasquali ma przepiękne kolory tych moherów. Ten żółty, i to Wam mówię, taki sam jest jak w kamerze. To jest takie kaczątko. To jest takie kaczątko albo słonecznik, ale taki już dojrzały, taki na koniec lata. Taki jak tuż zanim odpadną płatki i zaczniemy go skubać w celach konsumpcyjnych, to taki kolor ma właśnie ten moherek. Porównam Wam, jeśli chodzi o stopień miękkości, to jest ten, ten i ten, chociaż między tymi dwoma nie ma dużej różnicy, a między tym a tym jest przeskok. Rzeczywiście ten moherek z Pasquali to jest, ile tutaj mamy? 25 gramów 300 metrów. Rzeczywiście on jest o wiele bardziej miękki. Może dlatego, że ten ma 40% jedwabiu. A te mają po chyba 25%, już sprawdzam. Tak, słuchajcie, moja ręka, moja skóra się nie pomyliły. Tu mamy aż 40% jedwabiu. W tym mamy 30%, a w tym 28%. I dlatego mi się, i wiecie, że te 2% czuć? Ja czuję. Nawet nie sprawdzałam tego wcześniej, ale mówiłam Wam, że ten jest odrobinę bardziej miękki niż ten. One są bardzo podobne. Ogromny przeskok jest między tymi dwoma, a tym moherem. No ale też jest ogromna różnica cenowa w nich, bo tu za 25 gramów on kosztuje ponad 60 zł,
a tutaj mamy za 50 gramów cenę tak między 75 a 85 zł. Już nie pamiętam dokładnie, bo też te ceny na targach są trochę niższe niż na stronie. Więc przynajmniej w tych w Dajdajdan i w Siedmiu Oczkach. Te ceny są na targach są niższe. Więc tutaj mamy ponad 60, powiedzmy 60 plus, ale za 25 gramów, a tutaj mamy 70 plus i 80 plus, ale za 50 gramów. Więc to jest pewnie ta cena tego jedwabiu i tych pięknych kolorów. Nie skończyłam tego wątku z kolorami, jest też taki piękny pomarańczowy w paskwali i niebieski chyba też taki jest piękny, tak mi się wydaje, albo zielony. Coś ja między turkusem a miętą, też pamiętam, że widziałam takiego, że mi wpadło w oko. To jest totalnie nie mój kolor, ale był taki piękny, że nawet mi się podobał. W każdym razie ten żółty jest wspaniały. Zbliżam Wam tutaj. Jest taki mięciutki. Nie wiem, czy Wy to widzicie, że ten włos taki jest jakby mniej skundlony. Zobaczcie, ten jest taki, widzicie, taki potargany. I można podejrzewać, że on będzie troszkę szorstki, ale nie jest. Natomiast tutaj ten włosek jest bardzo krótki, bardzo miękki i taki kaczuszkowy. Już nie tylko kolor, ale w dotyku jest taki kaczuszkowy. Także to są moje zakupy. Nie ma tego dużo, nie było szałowo, ale teraz Wam opowiem, dlaczego nie zrobię tego kardiganu w końcu z tych wszystkich moherów. Jak już kupiłam te mohery i nawet, ponieważ one mają różną długość, mam 3 motki po 50, wcześniej kupione, tu 2 motki po 50, 1,25 i jeszcze 2 Sandnes Garn 25, znaczy 2 motki po 250 gramów. I to w zupełności wystarcza na ten mój kardigan. Tylko jak już chciałam nabierać oczka, już się wstrzymywałam tylko do nagrania tego filmu, żeby Wam nie pokazywać takiej rozwalonej robótki z nabranymi tam 250 oczkami. Jak już zajrzałam do tego wzoru i zaczęłam go czytać, to się okazało, że ten wzór jest totalnie nieprzyjazny do łączenia nitek i kolorów. Przynajmniej dla mnie to byłaby ogromna kombinacja. Nawet koleżanki mi tutaj z Krakowa, z grupy Dziergamy na Polu, zwłaszcza Małgosia, rozpisała mi kolejność łączenia tych nitek, żeby takie jakieś ombre z tego ładne wyszło. Żeby jasno żółty, bo tamten żółty, który mam wcześniej, jest jaśniejszy od tego. Żeby jasny się mieszał z kaczuszkowym, potem z limonką, potem z tym i potem, żeby był ten ciemny. I wszystko byłoby super, gdyby to było robione od góry. Natomiast ten kardigan jest robiony od dołu i zaczynam od tego najciemniejszego, na którym mi totalnie najmniej zależy, żeby on był w tym kardiganie. Mogłoby go nie być w ogóle. I nie mam pewności, ile tych włóczek zejdzie i co zastanę przy twarzy, przy górze. Jednocześnie też nie jestem w stanie wyliczyć, ile zostawić każdego koloru, żeby w miarę rękaw ten wyglądał, bo to się robi tak od dołu do góry. Potem jakoś tutaj to obramowanie twarzy i potem się podbiera oczka na rękawy i się robi rękawy. Już nawet jakbym robiła te dwa rękawy naraz, to muszę mieć zostawioną nitkę najciemniejszą, którą używałam na samym dole. I ja nie wiem, ile tej nitki zostawić. W ogóle nie jestem w stanie tego przeliczyć. Gubię się w tym. To już jest poziom kombinatorstwa. Wiecie, że ja lubię kombinować. U mnie nigdy nie ma prostych projektów. Zawsze coś muszę wymyśleć. Ale to już jest poziom kombinatorstwa powyżej mojego obecnego. Więc uznałam, że te moherki na razie lądują w torbie. Mimo, że są takie piękne, lądują na razie w torbie. A ten kardigan zrobię z czegoś innego. I nawet z czegoś, co mam już od dawna w domu i pokażę Wam to w następnym odcinku, który już będzie taki o robótkach i drutach. Na razie ten jest o old fashion i ten jest o zakupach, więc wszystkie moje zakupy są tu. Plus tygrys. I jak sami widzicie, same widzicie, to nie jest jakiś szałowy zakup. Nie jest to jakaś ogromna ilość. Ale to są rzeczy, których potrzebowałam. A przynajmniej tak się wtedy wydawało, że potrzebuję. Mówię o moherkach na kardigan. Ale mam inny wzór na kardigan, na który, właściwie na sweterek, taki fajny, ażurowy, w jednym z magazynów trafiłam, gdzie z pewnością wykorzystam te moherki, także nie ma problemu. Ale niestety na ten z bąblami i no to życie, a raczej wzór zweryfikował moje zapędy. Właśnie widzę, jak tutaj przeleciała taka nitka moheru i widziałam to w kamerze, jak przelatuje, taka żółta gdzieś z góry. Dobra, no to są moje zakupy. Z tego jestem najszczęśliwsza.
I teraz tak. Moje wrażenia po Wool Fashion. Zaskoczyło mnie kilka rzeczy, bardzo pozytywnie. Po pierwsze, lokalizacja. I tutaj mam na myśli kilka rzeczy. Lokalizacja, to, że to odbywało się na Stadionie Narodowym. Nie na płycie, tylko w takiej przestrzeni konferencyjnej, ale za szybami widać było trybuny. Lokalizacja była fajna, dlatego że był tam bardzo dobry dojazd. Ja na przykład jechałam pociągiem z Krakowa bezpośrednio na targi i z Warszawy Wschodniej miałam się dostać na stadion. Oczywiście popełniłam błąd i za wcześnie wysiadłam, więc zamiast podjechać pod same drzwi, jeden przystanek dalej, to oczywiście wysiadłam pod metro Stadion Narodowy i stamtąd nie dość, że musiałam przejść przez całą stację metra, potem przez całą stację kolejki. To jeszcze okazało się, że wyszłam w ogóle po drugiej stronie tego stadionu. Jak macie stadion i tu były targi, to ja z tej kolejki wyszłam tu. Jeszcze musiałam wszystko musiałam okrążyć, żeby wejść na ten stadion. Gdzie na tej ulicy, od strony wejścia, gdybym pojechała jeden przystanek dalej, zamiast wysiąść na przystanku metro Stadion Narodowy, tylko wysiadłabym na przystanku Wybrzeże Szczecińskie, to bym tutaj był przystanek pod samą bramą. Już oczywiście potem byłam mądrzejsza i stamtąd pojechałam z powrotem na pociąg. Natomiast ta podróż na taki, no to autobusem jechałam może 5 minut max, a potem szłam jeszcze 15. I szukałam drogi i musiałam spoglądać w Google Maps, bo w ogóle sobie tam nie radziłam ze znalezieniem. Niby widziałam ten stadion, widziałam, że on tam jest, ale nie wiedziałam, jak do niego dojść. I to mówi osoba, która 15 lat mieszkała w Warszawie. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że mieszkałam po drugiej stronie Wisły i na stadionie byłam może 2-3 razy i za każdym razem innym środkiem komunikacji. Także nigdy, a w ogóle na Warszawie Wschodniej to nie byłam nigdy. Nigdy nie jechałam donikąd z dworca Warszawa Wschodnia, więc to jakby było w zupełnie nowym mieście dla mnie. Więc wracając, lokalizacyjnie bardzo dobry dojazd, bo tam jest metro, można dojechać pociągiem, czy tam do centrum Warszawy, czy na Warszawę Wschodnią. Jest dużo parkingów, bo był i parking pod stadionem, i obok na takich jakby błoniach też jest parking, jest właśnie kolejka podmiejska, tak zwana SKM-ka, także jest stacja przy samym stadionie kolejki podmiejskiej. Lokalizacja jest według mnie super. I autobusy podjeżdżają pod same drzwi, pod warunkiem, że się ma cierpliwość. Jeśli chodzi o lokalizację, to jeszcze jest drugi aspekt, czyli to, jak to było w środku. Było bardzo dużo miejsca, to jest mega plus. Wiem, że do niektórych stoisk była kolejka, no tak jak do kasi, ale to nie było związane z tym, że było mało miejsca, tylko z tym, że po prostu było wielu chętnych na zakupy. To było takie długie pomieszczenie, na końcu taką pętlą zakończone. Czyli z jednej strony jakby był koniec stoisk i taka ściana, a z drugiej się szło prosto, prosto, po dwóch stronach były stoiska i takie było zakole i wracała taka pętelka. Więc najwięcej miejsca miały te stoiska tam na tym zakolu, bo tam było wiele, wiele, wiele metrów przestrzeni, tam się można było rozstawić po prostu ze wszystkim, z leżakami nawet. Natomiast te stoiska, które były tutaj wzdłuż, no to też miały sporo miejsca, jakby spokojnie mogli się ludzie tłoczyć przy jednym stoisku, przy drugim i iść środkiem, tak? Więc z tym w ogóle nie było problemu według mnie. Przynajmniej w tych godzinach, w których ja byłam. Bardzo mi się podobało, że był bufet. Słuchajcie, na środku tego wszystkiego, po jednej ze stron tego przejścia, była wydzielona część z bufetem. Był taki kwadratowy bufet, gdzie w środku byli pracownicy, a od zewnątrz ludzie i serwowali różne rzeczy. Bardzo mi się to podobało, że to było tam na miejscu i że były stoliki, przy których można było wypić kawę. I że była taka przestrzeń do porozmawiania, bo tych stolików było tam, nie wiem, powiedzmy z pięć. I można było zamiast stać na środku, nie wiem, robić tłum, zaczepiać ludzi z kolejki, rozmawiać tak urywkami zdań, tylko bo ktoś tam się śpieszy, to można było sobie razem pójść, ja tak poszłam z kilkoma osobami, zamówić kawę, kanapkę, stanąć przy stoliku i zjeść na spokojnie. I pogadać, te torby wszystkie leżały pod stolikiem, a my po prostu mogłyśmy sobie porozmawiać. Ten aspekt taki społeczny, socjalizacyjny, bardzo fajnie był wsparty właśnie przez obecność tego bufetu na środku tej hali. Bardzo mi się to podobało. Uważam, że to jest taki game changer, jeśli chodzi właśnie o spotykanie innych osób i o możliwość takiej socjalizacji z innymi dziewiarkami na targach. Nie tylko na szybko przy stoiskach, robiąc tłum i gadając w przejściu, zamiast dać przejść innym ludziom, tylko właśnie było miejsce, żeby sobie spocząć,
niestety na stojąco, i porozmawiać. To było bardzo fajne. Ja tam spędziłam spokojnie ponad 1,5 godziny na różnych pogaduchach. Było miejsce do przewijania i to też było spoko. Podobało mi się też, jak tam jest ładnie, bo na tym Stadionie Narodowym jest bardzo ładnie. Tutaj pokażę Wam zdjęcie. To wejście to jest po prostu, jakby się na Oscary wchodziło tam. Czerwony dywan, fioletowe światła. To ja się czułam tak wyjątkowo. Jak tam weszłam, to się czułam tak wyjątkowo. Jak szłam przez ten czerwony dywan, to się czułam, jakbym szła, nie wiem, na jakąś premierę filmu. I tylko czekałam, aż paparazzi zza ściany, czy zza winkla wyjdą. Nie no, żartuję, ale bardzo ładnie jest. To, na przykład ja zwracam tą uwagę, i czy to jest w jakimś baraku, czy w ładnym wnętrzu. I mi się tam bardzo podobało. Zresztą ja lubię Stadion Narodowy, to nie był pierwszy raz, byłam tam już na kilku imprezach i zawsze mi się podobało. Zawsze było fajnie. Jest jeden minus, który dla mnie jest dość dużym minusem, ale ludzie są różni, różne rzeczy lubią i różne rzeczy im się podobają albo nie podobają. Więc od razu mówię, że to jest moje subiektywne odczucie i nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że to było obiektywnie złe albo że wszyscy tak czuli. To jest moje zdanie. Nie było tam gdzie siąść. I to jest według mnie, dla mnie, to był duży problem. Nie było w ogóle prawie miejsc siedzących, było ich bardzo mało. Na całe targi, ja spędziłam tam czas od 11 do mniej więcej 16.30, czyli 5,5 godziny. Siedziałam może przez 10 minut przez ten czas. I to nie dlatego, że znalazłam miejsce siedzące, tylko dlatego, że ktoś, któraś z dziewczyn podczas przewijania wykombinowała skądś krzesło w pewnym momencie. Problem był taki, że były chyba tylko 4 albo może było 5 kanap, takich dwuosobowych. Na jednej siedziały 3 szczupłe dziewczyny, ale nareszcie siedziały pary albo po 2 osoby. I jakieś, nie wiem, kilkanaście krzeseł. I to wszystko. I z tego, co widziałam, to co najmniej drugie tyle, jak nie więcej osób, siedziało na podłodze. I dla mnie to jest... Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Ja ostatni raz siedziałam na, wiecie, to jest podłoga, tak? No, ludzie tam chodzą w butach, w obuwiu takim zewnętrznym. Cały ten brud i zarazki, no wszystko jest na tej podłodze. Ja wiem, że nie wszyscy są tacy wrażliwi, niektórzy w ogóle o tym nie myślą i okej. Okay. Natomiast dla mnie to jest, no, obrzydliwe, no krótko mówiąc. Ale po godzinie 14 nadszedł taki moment, gdzie naprawdę nie było gdzie siedzieć. I ja już usiadłam na tej podłodze. Już usiadłam z kilkoma osobami. Nawet takimi, które znałam tylko z Instagrama. I pierwszy raz się zobaczyłyśmy na żywo. I one też nie miały gdzie siedzieć. I tak siadłyśmy przy motowidłach na podłodze. I no nie podobało mi się to. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Nie podobało mi się to. Ja już nie jestem w wieku, w którym się siedzi na podłodze. Nie wiem, może niektórym ludziom to nie przeszkadza, bo widziałam, że ludzie w różnym wieku siedzieli. Ale ja ostatni raz siedziałam na podłodze chyba w liceum, czekając na lekcję. A może i nie. Więc to było tak z grubsza ponad 20 lat temu. Ale pewnie innym to może nie przeszkadzało, nie wiem. Może tylko mi to przeszkadza. Spoko. Być może jest to tylko mój problem. No, mnie się to absolutnie nie podobało. Nawet jak potem jeszcze dojechałam na tą Warszawę Wschodnią, to tam też nie było miejsc siedzących w poczekalni. Więc klapnęłam dopiero w pociągu. Jak wyszłam z pociągu o 10.30, tak, klapnęłam dopiero w nim koło 18. Także naprawdę byłam zmęczona. Pamiętam, że sobie zrobiłam takie zdjęcie na Instastory z magazynem Puch. I wyglądałam na tym zdjęciu jak z krzyża zdjęta. Byłam tak dramatycznie zmęczona. Ale to też wynika z tego, że jak się chodzi, no to tam te nogi pracują, pompują. Ale jak się w większości stoi albo drepcze powoli, ta krew spływa. Te nogi są sztywne, obolałe. Krew limfa, to wszystko tam w kostkach stoi i te nogi po prostu bolą, tak? Zwyczajnie bolą. To nie jest jak spacer czy wędrówka po górach, gdzie po 3 czy 4 godzinach czy 5 może inne rzeczy bolą, ale nogi w kostkach niekoniecznie. No ale tam niestety było to uciążliwe. Koniec końców, cieszę się, że tam pojechałam. Cieszę się, że spotkałam osoby, które znałam tylko z internetu. Spotkałam Karolinę Klowanę na niebiesko, którą znałam z testów, bo poznałyśmy się na testach tego mojego pierwszego szydełkowego ubrania, które Wam pokazywałam w pierwszym odcinku Rysiowloga. Karolina też wtedy testowała i wtedy się poznałyśmy. I miałyśmy okazję pierwszy raz porozmawiać tak na żywo. Spotkałam pudel Megi, z którą porozmawiałam. I podeszło do mnie kilka osób.
To od razu Wam mówię, to jest dziwne na maksa, ale bardzo przyjemne. Ja po prostu się nie spodziewałam. Podeszło do mnie kilka osób, w tym chyba dwie albo trzy grupowo, i powiedziały, że mnie oglądają. Rozumiecie to? Ja mam 200 followersów, to nie jest dużo, to jest nic. Niektórzy, jak mnie wyszukują, to nie są w stanie mnie znaleźć, bo algorytm YouTube'a nie pokazuje mnie. Jak ktoś mnie nigdy nie oglądał, nie zna i wpisze Rysia, to wyskakuje tak: piosenkarka Rysia, jakiś facet, który robi, nie wiem, pranki i nie wiem, coś tam jeszcze innego. A ja jestem daleko, daleko, albo w ogóle mnie nie można znaleźć. Dlatego jak podchodzą do mnie osoby i na przykład dwie, trzy i mówią, że mnie oglądają i że mnie lubią, to ja przepraszam, że ja się zachowywałam jak dzikus, bo ja jedyne, co byłam w stanie z siebie wydusić, to dziękuję i bardzo mi miło. Ja nawet nie spytałam tych osób, jak mają na imię, rozumiecie? Nawet się nie spytałam, jak mają na imię i w ogóle skąd są, dlatego że ja absolutnie się w ogóle nie spodziewałam tego. Ja myślałam, że takie rzeczy się zdarzają, jak nie wiem, jak się ma 5 tysięcy obserwatorów, albo 1000 chociaż, a nie 200. A jeszcze wtedy, bo nawet chyba nie miałam 200, tylko 100 ileś. Głupio mi, że nie zareagowałam w porę. Ja to w ogóle, teraz będzie dygresja. Ja to jestem taka, że jak mnie coś zaskoczy, to ja zastygam jak surykatka, tak. I potem dopiero jak na tych memach przychodzą mi jakieś riposty, które potem pod prysznicem do szamponów mówię, nie? Szampony biją brawo, jest taki mem. Szampony biją brawo tam na ripostę, którą sobie ktoś przypomniał 2 tygodnie później, jaka była wspaniała. I ja taka jestem, że ja po prostu zastygam i nie wiem, co powiedzieć. Ja nawet nie pamiętam, co ja powiedziałam, ale mam nadzieję, że chociaż byłam miła, bo ja po prostu się nie spodziewałam tego. Już teraz będę wiedziała, znaczy będę się spodziewała, że ktoś może w realnym życiu to ogląda, bo ja w mojej głowie cały czas to ogląda tylko moja siostra, mój mąż. No i moje koleżanki, te z Krakowa i jakieś może takie z Instagrama, które znam osobiście i z którymi czasami coś piszę i się wymieniam, jakieś heheszki sobie robimy, no to tak, ale gdzieś w tym moim umyśle nie do końca jeszcze to funkcjonuje, że ogląda to ktoś, kogo ja nie znam i on mnie rozpoznał. I jak mnie rozpoznał i mi o tym mówi, i ja się cieszę, ale nie umiem tego pokazać. Po prostu jeszcze potrzebuję to przetrawić, tak? No, jestem bardzo małym kontem, o bardzo małych zasięgach. I to jest niesamowicie miłe, że ktoś w ogóle do mnie podszedł i mi powiedział, że mnie ogląda i że mu się to podoba. To było na maksa miłe. I te trzy dziewczyny, ja was bardzo przepraszam, że nawet was nie spytałam o imię. Trzy dziewczyny, które powiedziały, że mnie oglądają. Pozdrawiam was serdecznie. Dobra, i to by było tyle, jeśli chodzi o Wool Fashion wiosna 2024. Dziękuję wam za ten odcinek. Zapraszam was już na kolejny. I żebyście mnie mogli łatwiej znaleźć i żeby inni mogli mnie łatwiej znaleźć, kliknijcie proszę, gdzie ten paluch jest. Tu na subskrybuj. Im więcej osób na to kliknie, tym łatwiej będzie znaleźć mnie w wyszukiwarce. Łatwiej niż pana Ryszarda, który robi pranki, czy cokolwiek on tam robi. Ale raczej nie łatwiej niż piosenkarkę Rysię. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Za każdy like, za komentarz i za subskrypcję tutaj. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiołek.